Większość z was nie miała możliwości osobiście poznać świętego Jana Pawła II. Mnie dane było być przy nim nie tylko w czasie światowych zgromadzeń młodych, lecz także w czasie pielgrzymek apostolskich do różnych krajów. Mogę zaświadczyć, że papież umiał znaleźć dla młodych słowo umocnienia i uczył ich dokonywania mądrych wyborów. Powtarzał im: musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali. Wyjaśnił: każdy ma swoje Westerplatte, czyli wartości i ideały, o które musi walczyć i których nie może utracić nawet za cenę życia. Dam tobie, Panie, wszystko, co mam, od ciebie przecież jest. I Boże jestem, że życie wciąż poznaję. I szczytni słowy wyrazić wszystko chcę. Za każdy dzień, za nocy rok, za radość mą. Się z wami spotkać, aby dać światu nowy znak harmonii, powiedział papież Franciszek w telewizyjnym orędziu z okazji zbliżających się Światowych Dni Młodzieży. Dodał, że wizyta w Polsce będzie dla niego wielkim darem od Pana, bo Polacy to naród, który przeszedł przez wiele prób. Kiedy spocimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć. Rady ulecić, wziąć swój plan. Leżyć się ktoś, błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierni. Się Bóg, muszą stać być, lewą przeważa, on przeważa.